Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Melora. A dzisiaj ze mną jest już tradycyjnie Likwidator. Witam wszystkich słuchaczy. Cześć, witamy Was. Dzisiaj, tak jak było w zapowiedzi już kilka dni temu, będziemy omawiać biografię bohaterów z książki, no i właściwie też automatycznie w ten sposób z gier. No i dzisiaj akurat, no, z wiadomego powodu główny bohater, więc będziemy omawiać Tomasa. No i teraz tak, może jakieś najważniejsze informacje, takie podstawowe. Trzeba chyba zacząć od nazwiska, takiego prawdziwego nazwiska. Tak, bo to jest ciekawy temat. Tak. Otóż prawdziwe nazwisko, takie najbardziej prawdziwe, jakie tylko może być, brzmi Tomasz Spidowski. I tu podkreślam, że przez szy, a nie przez sy. I właśnie w tym momencie wszyscy leżą. Albo powinni. Tak, no bo Tomasz to jest jedynie taka zamerykanizowana, czy tam zangielszczona wersja jego imienia. Także no, to już wiemy, że tak naprawdę to jest Tomasz. Czyli rodak nasz. No, to za chwilę jeszcze zobaczymy. Zobaczymy. Teraz tak, przejdźmy do jego pseudonimów, bo jakieś pseudonimy miał. Jak to często u wyścigowców bywa, to jakieś pseudonimy się przytrafiają. Po pierwsze, pseudonim Dragon, jako szef dragonów, tak, spolszczając, czyli smoków, zarówno za czasów zespołu, który prowadził w Palmont, jak i tego nowego w Rockport. No i ma też drugi pseudonim, czyli Speed. To tak od nazwiska taki skrót. No i pierwszy raz zastosował ten skrót i ten pseudonim Roni w którymś tam momencie książki. No Roni to jest ogólnie żartowni, jajcarz, no i jakby tam go jeszcze nie nazywać. No, także on sobie wymyślił taki swój pseudonim dla Tomasa, który brzmi Speed. No i w sumie to się przyjęło dosyć szybko i wiele osób tak zaczęło do niego mówić. Oczywiście jak nie mówili do niego Dragon. Tak, albo po imieniu. Albo po imieniu. To w sumie było najczęściej jeszcze. Dobra, teraz przechodząc do daty urodzenia. 24 stycznia 1980 roku. No to teraz już trochę stary by był. Zima. O 4 dni temu. Teraz to ile on by miał? No, 35. Widzisz, to o 14 lat starszy ode mnie. To jeszcze by się szło z nim dogadać. No szłoby. Tym bardziej jakby się cofnąć do tych czasów, kiedy jest pisana książka, no to tam ma 26. To tym bardziej. Tak, jeszcze żeby istniał w rzeczywistości. O, to już by chyba każdy na zawał padł, jakby dostał oryginalny autograf Tomasza. Tak. No i teraz to przechodzimy do tego pochodzenia. Dokładnego miasta, ani miejsca, niczego takiego nie mamy podane, ale mamy podane, że urodził się w południowej Polsce. Mówiłem, rodak, mówiłem. A, teraz wszyscy leżą. No właśnie, nie wiadomo jakie miasto, nie wiadomo gdzie, co i dlaczego, ale wiemy, że południowa Polska. No to teraz domyślam się, że całe Małopolskie i Śląsk się cieszą. Wow, może jest od nas. Tamci to już się z podłogi zbierają. Teraz mamy miejsce zamieszkania. No oczywiście jak już jesteśmy na etapie powiedzmy książki, czy tam chociaż gier, no to jest Palmont. I opuściliśmy Polskę. Tak, mamy Palmont, a później mamy Rockport. No to raczej to już wiemy. Tak. Wiemy z gier, z książki. Teraz następna oczywista wiadomość, czy tam informacja. No, oczywista, ale żeby było formalności, stało się zadość, to trzeba to powiedzieć. Główny samochód, jakiego używa, to BMW M3 GTR. Dobra, to teraz może przejdźmy do wyglądu. No i pierwszy mamy wzrost. 6,4 stopy, czyli przeliczając na polskie jednostki, to jest około 195 cm. W okolicy mojego wzrostu, czyli wysoki był. No, wysoki. No dosyć, już niewiele brakuje do 2 metrów. Oczy brązowe, włosy czarne. No i teraz mamy co nieco o budowie. Budowa ciała sportowca. Mięśnie wyraźnie zarysowane, ale nie przerośnięte. Szerokie ramiona i lekko nieproporcjonalnie do nich za wąski tułów. Brak tatuaży, brak blizn, twarz o twardych rysach, wydatne kości policzkowe, brwi o ładnym, lekko łukowatym kształcie,
bardzo gęste włosy, długości około 1,5 do 2 cm, zawsze starannie ułożone na tak zwanego jeża. To tutaj to już to do wyglądu i właśnie tego nieproporcjonalnego tułowia, no to być może, no po prostu to już od, widać, że facet nie siedział na tyłku i czymś się zajmował, że zresztą do czego dojdziemy później, to się zajmował tymi swoimi rzeczami, no to wiadomo, że te zarysy mięśni znikąd się nie wzięły, prawda? No, tak, a zresztą tam też będzie dalej w następnych pauzach uzasadnienie, skąd się to mogło wziąć, chociaż to jeszcze daleko, także podejrzewam, że to może być w drugiej części filmu. Także tak, cierpliwości. Ale tak czy siak szczegóły do tego powiemy wtedy. No. Tak, na pewno w tej biografii się dowiemy, skąd to się mogło wziąć. Ale pewnie na to się w ogóle dużo czynników składa, jak zawsze. Dobra, to tak, teraz przejdźmy... Idziemy dalej. Tak, przechodzimy do takich ważnych informacji. Tutaj będą informacje różne dotyczące jego życia w Palmont, życia w Rockport, jak to wszystko było z tymi jego samochodami, zespołami i tak dalej. Trochę tu będzie takich informacji, które można powiedzieć, że są już historyczne, dlatego że one są tak jakby z czasów przed nawet jeszcze tą retrospekcją z Carbona, czyli jeszcze sprzed czasów, jak po raz pierwszy Thomas się pojawia w Rockport. No i będą tu też takie informacje, które niby wydają się oczywiste, ale będą po jakiejś tam części uzupełniać to, co już wiemy. I też będą takie informacje, które będą trochę wyskakiwać do przodu, czyli no, my jeszcze tego nie wiemy z książki, nie wiemy tego z gier, ale od razu uprzedzam, nie ma paniki, tu nie ma żadnych spoilerów. To, co się dowiemy, to na szczęście jest tak skonstruowane, że nam nie zepsuje przyjemności czytania książki. Dobra, to tak, pierwszą informację mamy taką, że w wieku 5 lat Thomas przeprowadził się razem z rodzicami do USA i zamieszkał w Palmont. Czyli już wiemy, który to był moment jego życia, kiedy znalazł się w Stanach Zjednoczonych. No i też się dowiadujemy, że od razu było to Palmont, a nie żadne jakieś tam inne miasto. Tak, no i oczywiście wiek 5 lat, no to jest małe dziecko jeszcze, nie? Małe dziecko, tak, no właśnie. Jemu po przeprowadzce było akurat się najłatwiej przystosować. Tak, no bo jak dojdziemy kiedyś do biografii Kate, zresztą nawet nie musimy mieć tej biografii, już to wiemy z książki, ona miała bodajże 14 lat, kiedy się przeprowadziła do Stanów i trochę to było traumatyczne. Znaczy, no traumatyczne, problematyczne, może tak to ujmijmy, bo jednak w tym wieku już jest się ciężko na nowo do czegoś przystosować. No a Thomasowi było na pewno sporo łatwiej. No właśnie. Kolejny podpunkt jest taki, Rog jest jego sąsiadem i przyjacielem i jako pierwszy wprowadza go w świat nielegalnych wyścigów. Ma to miejsce, gdy Thomas ma 16 lat. Wziął go pewnie na jakiś wyścig, Thomas się patrzy, mówi, o kurde, ja też, ja, ale fajne, nie? Ja muszę robić to samo, co oni. No, a może 16 tak lat, wiek 16 lat, no to w Stanach, no to już się wtedy prawo jazdy robi. Racja, no to oni tam już w wieku 16 lat mogą mieć prawo jazdy, nie tak jak w Polsce. Dobra, następny punkt mamy taki. Wśród wyścigowców Thomas poznaje Niki, która zostaje jego dziewczyną. Ich związek trwa przez ponad 7 lat i kończy się w momencie, gdy Thomas ma wypadek i leży w szpitalu. O, wredna rura. Rura. Co za typiara. Ja bym na jego miejscu to po prostu wstała z tego łóżka i jej tak trzasnęła, żeby się po prostu... Kulą jeszcze, nie? 1000 mil dalej by się znalazła. A że jeszcze miała czelność przyjść, to powiedzieć, nie? W takim stanie. No właśnie. Także ja bardzo negatywnie oceniam tą postać. Bardzo mi przykro. 2 na 10. Przecież nie polecam. Nie powiedziała, co miała powiedzieć i bardzo go pocieszyła wtedy. No właśnie. Akurat czegoś takiego mu było trzeba, nie? Tak, kurde, dowiedzieć się Tormy Mora, ale jak ty już nie tak jest, to bajo. No to tak, jak już jesteśmy tak przy nich, to Thomas jest kilkanaście miesięcy młodszy od Niki. No w sumie to chyba tak, bo jeżeli on się urodził w 80 roku, a z tego co ja dobrze kojarzę, to ona w 78, tylko że we wrześniu, no to tak, kalendarzowo to jest ta jakby 2 lata starsza, ale no licząc miesiące, no to rzeczywiście będzie ich kilkanaście. To nie będą 2 lata całe. Dokładnie rok ma 12 miesięcy, jak ona była z września, to październik, listopad, grudzień, to 15 czy 16 miesięcy.
No, czyli jakieś półtory roku, no. Tak w praktyce. No, dokładnie. No dobra, następny punkt mamy taki. Przez około 6 lat Thomas był liderem własnego zespołu, który nazywał się Dragons. Jego głównym pomocnikiem była Nikki. Wcześniej oboje jeździli dla zespołu Dariusa, który nazywał się Stake the Deck. To już wiemy z Carbona. Tak. No ale tu nam się wyjaśnia, jak się nazywał jego zespół. Zarówno za czasów, jak był tam w Palmont na początku, kiedy założył swój zespół, jak się jego zespół nazywał w momencie, kiedy wrócił do Palmont, żeby się tam z Dariusem rozprawić. No i też już wiemy, że jego zespół się nazywa Smoki w momencie, kiedy zakłada zespół i wymyśla nazwę dla zespołu w Rockport. Tak, no ale o nazwie to w książce jest mowa przecież. Tak, w 7 rozdziale. Ta nazwa wzięła. Tak, a dokładniej to chyba Roni tam wybuchnął, że mu się spodobała ta nazwa i niech zostanie taka. Tak, no właśnie, no i w sumie wszystkim się spodobało i zostało. Przegłosowane, nazywamy się Smoki, a ty nie masz nic do powiedzenia. No trochę tak, no. Demokracja. Tak więc lider stada został przez nie przegłosowany, a jak wszyscy wiemy, jak się tylko osób na coś zgodzi, no to nie ma opcji, żeby coś się nie przyjęło. Ale w sumie chyba jemu samemu się w głębi duszy podobało to, żeby tak dalej się ten zespół nazywał, więc się zgodził bez protestu, no. Co miał zrobić? W sumie to ciężko mu było wymyśleć inną nazwę. Znaczy, w sumie tam jest coś takiego, że on ma złe wspomnienia z tą nazwą, bo wiadomo, że tak nazwał się jego zespół w Palmont, no i że tam Nikki i tak dalej, i że to są już te stare śmieci i trzeba by się tego pozbyć, wymyślić coś nowego, no ale w końcu jakoś przeszło, że no są te smoki i koniec, no. I dalej ta nazwa zostaje. Nazwę skąd się wzięła, mamy wyjaśnioną. Tak jest. To teraz tak w kwestii wypadków, które Thomas miał. W sumie uległ poważnym wypadkom dwukrotnie, jednak żaden z nich nie odbił się na trwałe na jego zdrowiu. No to teraz jak mamy te wypadki, no to ja myślę, że pierwszy to jest ten, który mamy właśnie opisany w pierwszym rozdziale, w tym momencie, kiedy jeszcze on jest w Palmont, czyli jeszcze nie wyjechał do Rockport, czyli to jest to, jak uderzył po prostu samochodem w ciężarówkę, no i później leżał w tym szpitalu i nie mógł ruszać nogami. To jest na pewno ten pierwszy wypadek. Tak, i chwila tych odwiedzin. Tak, i te cudowne odwiedziny. Ostatnie. No, a później mamy drugi wypadek, to ja się domyślam, że chodzi o ten w kanionie, gdzie się ściga po prostu z tym Challengerem. Tak. No, wyskok na zaplecze, tak zwany. Wyskok na zaplecze, tak. Po prostu mu się spadło z urwiska. Tutaj nie wiem, czy wstawić cenzurę, czy nie, ale chyba nie, bo to jest ważne. Moja koleżanka mówiła zawsze, że spadł z kurwiska. No, więc... Dobra, to teraz jeszcze tak. Ukończył średnią szkołę w Palmont. Uczył się tam mechaniki samochodowej. Czyli jakiś technik-mechanik. Coś takiego pewnie. Tam to już raczej chyba się nikt nie musi domyślać, dlaczego taki zawód, a nie inny, no chociaż to już dojdziemy do tego w innej osobie. No ale skoro on jest taki specjalista, tuningowiec, tak, że jak go nazwijmy, no to chyba skądś się musiał tego nauczyć, nie? No tak, tylko jak właśnie. Po pierwsze, to go interesowało, to więc czemu by nie w tym kierunku? A po drugie, na pewno miał do tego talent. No właśnie. Tak. No, ale właśnie, teraz jest kwestia Nikki, która jeszcze w sumie można powiedzieć, że jeszcze bardziej się zna na tuningowaniu samochodów i jeszcze była lepszym mechanikiem niż Thomas, a ona z wykształcenia jest psychologiem. Trochę to jest dziwne, że psycholog jest dobrym mechanikiem samochodowym. Może miała jakieś tam spotkanie grupowe w warsztacie i ją zaciekawiło. Nie? Znaczy, wiesz co, ja ci powiem, że pewnie to jest dlatego, że Nikki to ona była lepszym mechanikiem niż tym psychologiem. I może dlatego. Tak. No, więc... Nikki do spawa i będzie działać. Tak. I z cysterny zrobi malucha. Nie, no może nie. Ale no jak wiemy, samochody, których się po prostu dotykała, że coś tam przy nich zrobiła, to się robiły rakiety. Bo zarówno jeśli chodzi o samochód Thomasa, no to już wiadomo, że po prostu ten samochód zaczął latać, a nie jeździć prawie że. I to samo już mamy ze samochodem Kate, no, który zaczął po prostu wymiatać. Zanikający punkt. Tak.
Także po prostu robi rakiety z samochodów. No dobra, też wiemy, że Tomasz był mechanikiem samochodowym z wykształcenia, to teraz od razu taka informacja, że jego rodzice, i tutaj na myśli mam konkretnie jego ojca, też był mechanikiem samochodowym. No, czyli widać, że to już takie trochę rodzinne. Z kolei mama była architektem. O, to możliwe, że dobrze zarabiała. No i teraz, jak już tak jesteśmy przy rodzinie Tomasa, to od razu powiem, że jego rodzice w wieku, kiedy miał prawie 22 lata, sami wrócili do Europy, no, a on sobie został w Palmont, no i mieszkał w tym domu, w którym po prostu mieszkał do tej pory z rodzicami. No i tu też jeszcze od razu, że Tomas nie miał żadnego rodzeństwa. Dobra, następny punkt mamy taki. W sumie Tomas ma w Palmont aż dwa domy, czyli ten, w którym się wychował, no i drugi, dużo mniejszy, który sobie kupił i jednocześnie on był dla niego taką kryjówką i miejscem spotkań z innymi wyścigowcami. No kryjówką zapewne dlatego, że miał tam po prostu ten garaż przy tym domu, z którego zresztą w pierwszym rozdziale książki wyjeżdżał. Tam się właśnie tam bawił coś przy tym BMW, poprawiał te spoilery, tam dokręcał śrubki i tak dalej. I no i jak tam wpadła Niki i go zaczęła wkurzać, no to po prostu stamtąd wyjechał. Okej, okay, następną pauzę mamy taką. Kiedy sprawy w Palmont się komplikują, Tomas wyjeżdża z miasta, nie mając żadnego pomysłu, gdzie może się udać. Planując od wielu lat podróż do Kalifornii, w której wcześniej nigdy nie był, kieruje się właśnie w tamtą stronę. Tak po przejechaniu prawie 900 mil trafia do Rockport. Wybiera właśnie to miasto ze względu na to, że wie, że Rock mieszka tam już od kilku miesięcy. No i tu się wyjaśnia jedna z właśnie tajemnic, która w sumie mnie dręczyła już od czasów, jak grałam w Most Wanted'a, dlaczego ten gościu akurat się znalazł w tym mieście. No to już wiadomo, bo miał tam kumpla od kilku miesięcy, a poza tym po drugie chciał odwiedzić Kalifornię. To miał dwa dobre powody, żeby jechać akurat do Rockport. Tak, no w sumie to później się jeszcze trzeci znalazł, ale dobra. No to tego to jeszcze nie wiedział wtedy. No nie zdradzaj tajemnicy zawczasu, nie? No to nie wiedział, no ale się dowiedział. No, no to po to tam pojechał drugi raz. No tak. No ale zaczęło się za pierwszym. No. No. Dobra, to teraz jak już jesteśmy w tym Rockport, no to mamy wyścig z Razorem. No i w sumie tu mamy całkowicie oczywistą wiadomość, czyli taką, że z powodu oszustwa podczas wyścigu z Razorem, no niestety stracił ten samochód, no bo przegrał wyścig, no i musiał oddać samochód, bo takie były zasady. Tak, no przegrał za sprawą sabotażu, który sam w sobie też jest ciekawostką, jak na razie nic o nim nie wiadomo. No nic nie wiadomo, także bardzo... kiedyś może będziemy mieć jakieś wyjaśnienie takie szersze od autora, jak on sobie to wyobrażał, dlaczego to się stało, jak to się stało, no i pewnie będziemy mieć na ten temat osobny filmik. Tak, bo na razie na ten temat nic nie wiemy, niestety. Przechodząc do samochodu Tomasa, to tak, osobami, które pomagały Tomasowi podczas tuningu jego samochodu, byli Rock i Niki. Z tym, że właściwie to właśnie Niki Tomas przypisuje 80% wykonanej pracy, w tym również projekt malowania. No, czyli tak, już się dowiedzieliśmy w filmie o BMW, kto był autorem malowania w realnym, tak jakby, odniesieniu, czyli że sobie tak wymyślił to sam autor. No, a spojrzenie fabularne nam wskazuje na to, że autorem malowania była Niki. No to brawo tej pani za to. W sumie dobrze, tak, ładnie. No, ale zauważ, że w ilu? W 80% była tak jej zasługa, tak? Mhm, no to tak. Co w takim razie robił Rocky Thomas? Nie wiem co, po części jeździli? Wiesz co, takie jest dobre powiedzenie na to, że jeden robi jak się patrzy, a reszta patrzy jak się robi. Może to było to. Mnie się tak wydaje. No w sumie z drugiej strony ona była takim specjalistą, że może nawet ich nie dopuszcza do roboty, bo się bała, że coś zepsują. Tak, ty się mnie tu nie dotykaj, to je po mojemu, jeszcze zepsujesz i najlepiej idź się zajmie czymś innym. Także pewnie kibicowali, albo tam w najlepszym wypadku, to nie wiem. No, tak więc walnęli lakier. Ja wnioskuję, że oni jeździli po części, nie, chyba, nie wiem, jakieś jedzenie zdolosili czy coś. No chyba tak. Albo no, po garaż zamiatali. Nie wiemy dokładnie, jak to tam było. W każdym razie najwięcej się przy samochodzie narobiła Niki. Także, no, okej, okay, no to tak może jej ocenę podniosę za ten samochód, tak z 2 na 10 podniosę do 3 na 10. No, okej, okay. Niech będzie.
A nie, jeszcze za samochód Kate to podnoszę do 4 na 10. No to może do końca nagrania dojdziemy do 10. Dobra, to teraz jak jesteśmy po tym wyścigu z Razorem, to tam wiemy, że Thomas stracił ten samochód i ten samochód został odholowany. No i w sumie tu można powiedzieć, że ma takiego lekkiego farta, no bo przyjeżdża policja, no i Thomas trafia do aresztu na 3 dni, ale z powodu tego, że nie było tam samochodu, czyli nie mieli przeciwko niemu żadnych dowodów, to go musieli wypuścić. No jak możesz zamknąć rajdowca bez samochodu? No właśnie, czyli nie wiadomo, czy on się ścigał, bo nie było jego samochodu. Tak. I na dobrą sprawę to mógł być tylko obserwatorem. Tak. Przywieźli typa, mówią, że rajdowiec, no ale zaraz, jaki rajdowiec, jak ani samochodu, ani jakich innychkolwiek dowodów, że on w ogóle się ścigał, kogo zawinęli i nic więcej, no to tak to mogło chyba każdego z ulicy zgadnąć i powiedzieć, że rajdowiec, nie? No właśnie. Także raczej to się coś im nie wypaliło. No bo po prostu Cross go już widział w samochodzie razem z tą jego koleżanką z czarnymi włosami. No i oni go złapali, no bo dla nich to było naturalne, że to jest wyścigowiec. No ale niestety, proszę państwa, nie ma samochodu. Dobra, teraz przechodzimy do bardzo pięknego, romantycznego, cudownego punktu. Otóż, tu mamy coś takiego, że kiedy Thomas pojawia się w Rockport, to oczywiście jednym z jego pomocników i takich przewodników po mieście jest Rock, no, który tam już mieszka od paru miesięcy, więc się orientuje, o co w tym wszystkim chodzi, ale właściwie tym drugim i tym ważniejszym pomocnikiem jest Mia, która jednocześnie bardzo szybko staje się dla niego, no, miłością, tak? W skrócie mówiąc. No to teraz, jak już się Thomas spotkał pierwszy raz z Miją, no to zostali dobrymi znajomymi, ale parą dopiero zostali, czyli związali się ze sobą prawie 3 lata później. No bo rzeczywiście, przez ten cały czas, kiedy był w Rockport, no to jakoś tak po prostu tą parą nie zostali. No a później wiadomo, że musiał zwiewać z miasta, więc dopiero jak wrócił po 2 latach z Palmont, no to tam już drugi rozdział książki, prawda, trzeci. Nie musimy się tu, wiadomo, rozgadywać na ten temat, można sobie przeczytać. Tak, było spotkanie po latach i no wiadomo już, co się wydarzyło. Tak, no. Popatrzyli sobie w oczy, stwierdzili, że dobra, aha, okej. Okay. No i tak zostali tą parą. W sumie to będzie tyle w tej części, także zapraszam bardzo serdecznie na posłuchanie sobie drugiej części, która się pojawi już niedługo. Także trzymajcie się, do usłyszenia.